You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Walczyłem dwukrotnie. W 2005 zdobyłem drugie miejsce na Pucharze Świata. Wygrałem trzy walki przed czasem. Czwartą przegrałem finałową na punkty, ale to było tak bardzo duże osiągnięcie. Jako pierwszy Polak praktycznie to zdobyłem. Jako przedstawiciel Shidokanu w Polsce. Stasiu, ile Cię pojedynków stoczyłeś? No, około 10. Jak Ci wyszło? Bardzo dobrze. A czy czasami, kiedy przeciwnik okaże się w danym pojedynku lepszy, to zniechęcasz się, czy próbujesz dalej coś z tym robić? Próbuję dalej coś z tym robić. A co na przykład? No, kopię loły na głowę. Nie zauważyłem w tych dzieciach agresji, nie zauważyłem nic takiego. Poza dojo nie dzieje się nic. I to jest też pod kontrolą i trenerów i tak dalej. Czyli jeżeli widzicie, czy na treningu, czy w czasie zawodów, że zawodnikowi puszczają emocje, no bo jesteśmy tylko ludźmi, tak. To wtedy reagujecie, tak? Tak, tak. Reagujemy bardzo ostro, nawet po walce nieraz tam trzeba ich sprowadzić trochę na ziemię, no bo żeby nie było później jakichś tam problemów. No. Dzieci wiadomo, dzieci są jak dzieci, biją się między sobą, także żeby nie wykorzystywały tego poza dojo i to będzie wszystko okej. Mają zawody po prostu. Czyli chodzi o to, żeby ten człowiek, który dorasta, tak, uprawiając ten sport, panował też nad sobą. Dokładnie tak. On musi panować nad sobą i jeśli jest coś nie tak i widzę, że ktoś reaguje inaczej, gdzieś tam na ulicy coś, no nie ma u mnie miejsca. Po prostu. I jest wyrzucony z sekcji, nie mamy o czym rozmawiać nawet. Rodzice nieraz, ja miałem takiego chłopaka, który był taki agresywny trochę, no ale udało mi się go sprowadzić trochę do poziomu i generalnie jest najlepszym zawodnikiem. Jest jednym z najlepszych zawodników. Gratuluję zawodnikom uwagi, udziału i naprawdę gorące brawa dla tych zawodników. Powierzcie mi Państwo, że kosztuje dużo siły, dużo wylanego potu, bo sam trenuję karate już, ta dyscyplina jest bliska mojemu sercu. Co prawda w innym troszeczkę stylu, ale to wszystko jest karate i wielkie podziękowania dla organizatorów, że chcą tutaj u nas organizować w naszej talii, na naszym obiekcie. Takie piękne zawody, a przede wszystkim jestem dumny z tego, że Płask coraz bardziej staje się słynny i coraz bardziej słychać o wielu sportowych wydarzeniach Płaska. Także ja rodzicom i trenerom, a przede wszystkim zawodnikom gorąco dziękuję i proszę o ogromne brawa dla zawodników. Dziękuję bardzo. Kolejne roczniki spotykam na różnych innych zawodach, słuchajcie, poza Płaskiem. I to jest bardzo ważne. Czyli tutaj rozpoczynacie przygodę ze sportem. Niektórzy nie kontynuują w sztukach walki, kontynuują w różnych innych dyscyplinach, jak są w szkole średniej czy na studiach. Ale mówię, swój szkoleś tam gdzieś wręczam medal znam, a on mówi, tak, kiedyś własnym się spotkaliśmy. I to jest piękne. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Tutaj nawet widziałem, że niektórzy ci młodsi chłopcy to nawet ze łzą w oku schodzili z maty po przegranym pojedynku. No ale ty się chyba nie poddajesz i myślę, że będziesz walczył dalej.
Tak, będę walczył dalej, no bo w sumie no, nie potrzeba się poddawać. Jak już walczę te 6 lat, no to nie potrzebnie tak daleko zaszedłem, żeby teraz się poddawać też. No, też miałem taki kryzys, ale to po prostu trzeba w pewnym momencie, trzeba sobie tak dopingować samemu sobie, na przykład nie wiem, stanąć przed lustrem, mówić, że ja na pewno zwyciężę na przykład w tym, że nic nie stało, kolejnym razem muszę wygrać po prostu, nie? I coraz bardziej się starać na przykład na treningach i tak dalej, żeby osiągnąć to zwycięstwo. Smut jest zdrowy, jest bardzo zabawnie często. Można spotkać wielu fajnych ludzi na zawodach tak naprawdę też. Można sobie porywalizować fajnie. Jest naprawdę fajny duch walki. Ludzie są fajni. No w ogóle zacząłem ćwiczyć jeszcze w byłym Związku Radzieckim, a między innymi to były takie ciekawe czasy, że ćwiczyć karate w Związku Radzieckim nie było można. Można było siąść do więzienia za uprawianie karate albo za wykładanie karate. No ale wiemy, że chyba zakazany owoc najbardziej smakuje, tak więc z tego 1989 roku nadal kroczę drogą budo, nadal kroczę drogą karate. No i cieszę się, że mogłem dzisiaj przywieźć swoich zawodników. Reprezentacja Litwy, prawda, w niedużym składzie, ale cieszymy się, że po tak trudnych czasach, covidowych czasach, kiedy nie mieliśmy możliwości współpracy z Federacją Polską Shidokan Karate, nareszcie tą możliwość mamy. Dziękujemy bardzo Polskiej Federacji Karate za współpracę i chciałbym podkreślić, że dzisiejsze zawody są pewnego rodzaju symbolem współpracy Polski i Litwy. A ten symbol jest niezwykle ważny w kontekście dzisiejszych wydarzeń geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że bardzo duża rola akurat w tym momencie jest rodziców, tak? Jeśli jest walka na zasadach fair play, uważam, że jakby, no to tak jak w życiu, tak? Raz się wygrywa, raz się przegrywa, trzeba przyjąć nawet nie porażkę, myślę taką naukę, bo to jakby nie można nazwać porażkę, tylko naukę do tego na dalszą przyszłość, żeby wychodzi na to więcej pracować i starać się jednak, żeby wygrać, tak? Bo to wszystko jakby się składa na tą ostateczną walkę, którą dzisiaj tutaj na zawodach walczymy. Przykre to jest, tak? Że doczekaliśmy takich czasów, że jednak ten sport jest na daleki plan odsunięty, ale jakby wrócę do tego, bo cały czas uważam jednak, że to wszystko powinno zaczynać się od rodziców, tak? Uważam, że oprócz tego, co mówimy naszym dzieciom, to jest istotne, co my robimy, tak? Ja chwilę, jeśli mogę tak powiedzieć, mam pauzy, bo wkrótce zostanę mamą, ale jedyna rzecz, której mi właśnie brakuje teraz, to jest takiego mocnego treningu, bo ćwiczyłam 2 razy dziennie, więc z automatu jakby uważam, że starsza córka, która mieszka ze mną, ona ćwiczyła razem ze mną, tak? Bo to życie tak wygląda, więc jakby myślę, że po prostu ten przykład zawsze powinien iść z góry. Nawet nieraz paradoksalnie pierwsze sukcesy mogą przewrócić młodemu człowiekowi w głowie, prawda? Jeśli chodzi o sport, to jest bardzo zróżnicowane podejście. Jedni przegrywają, się mobilizują, następnie druga część młodzieży, która na początku wygrywa, później przechodzi duże załamanie, tak? Gdzie w tych poważnych takich turniejach, jak międzynarodowych w szczególności, gdzie ten poziom jest bardzo wysoki, no to niestety, to już tam trzeba mieć bardzo mocny charakter i przygotowanie i niektórzy no, nie wytrzymują tego obciążenia. Także to jest, a na zewnątrz to wiadomo, jak to życie, społeczeństwo, rówieśnicy też nas wciągają w różne dziwne, może nie ciemne strony, ale inne towarzystwo, tak, które powoduje to, że schodzimy w inną stronę i nie wracamy już do sportu, tak, bo nam się po prostu nie chce, albo nie mobilizujemy się poprzez rówieśników w rywalizacji sportowej, tylko zapatrujemy się na innych. You're
try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I'm in-